Cześć tu! Aluś i tatuś! Siemanko! Nie słyszanko! I siemanko, kolanko, jak tam chcecie? Dziś króciutki filmik, szybko, bo rozwiązanie konkursu. Oluś wybrał według siebie trzy najlepsze prace. To jest numer jeden i tu są nagrody. Skrzyneczko z pięcioma, trzy pułapeczki. Dwa pojaździki za pierwsze miejsce i ileś tam przypadkowo Finksów z szóstej serii, tak? I dwa auta. No dwa autka, powiedziałem dwa pojazdy. Za drugie miejsce przypadkowe plus jeden złoty Finksy. Ileś tutaj tam widać troszkę. Dwie kryjówki, jeden pojaździk i tyle. Za trzecie miejsce. A no złoto, powiedziałem złoto, ty nie słuchasz mnie w ogóle. Za trzecie miejsce, dwie kryjóweczki, jeden pojaździk, jeden srebrny i kilka przypadkowych figurek, Finksów. I nagroda specjalna, którą wybrałem ja, też za to, że tam się gdzieś poudzielali, trochę pomogli nam z kontem jednym i tak dalej. Znaczy z kontem rozreklamowali nasze konto na Facebooku. Trochę za to, ale też za pomysł, zaraz wszystko opowiemy. To co? Zaczynamy. Żeby było najciekawiej, zaczniemy od miejsca trzeciego. Nie chcę od pierwszego. Nie, od pierwszego nie, bo już wtedy nie. Pierwsze na końcu, trzymajmy w niepewności. Pokażemy tylko te prace. Resztę prac widzieliście na społeczności na YouTubie. Można też je zobaczyć na Facebooku. Jeden tylko jeszcze minus. Bo troszkę zaczął się kończyć tusz. Nie wszystkie kolory się dobrze dodrukowały, albo coś się nie dodrukowało, to dopowiemy. Tak? Zresztą te rysunki możecie zobaczyć w oryginale na zdjęciach. Ok, no to kochanie, lecimy. Pierwszą pracą, czyli trzecią, to odsuwamy, że te nagrody, ja to powkładam do reklamóweczki, żeby się potem nie pomieszało. Jest tu, widzicie, trójeczka jest. No Oluś, pokaż. Trzecie miejsce. Praca Ignacego, lat 7. Nie wiemy, czy ma tak wielki talent, czy mamusia mu pomagała, ale nie szkodzi, bardzo nam się podoba, bo jest bardzo kolorowy. Bardzo podobni jesteśmy. Tatuś jest podobny, czapeczka akurat dzisiaj mamy. Tutaj, jak widzicie, nie wydrukował mu się te X-y. Tu miał takie oczy. Skończył się czarny, tu już nam drukarce. Gratulacje Ignacy, trzecie miejsce. I te nagrody są lecą do ciebie. Okej, okay. Trzecie miejsce mamy. Drugie. Teraz, Olusiu, drugie. Poczekaj. Drugie miejsce. Zsuwamy. Zaraz tam polecą. Drugie miejsce. Pokaż, Olusiu. Dwójeczka. Nie wiem, bo tego nie widać, ja przesunę. Dwójeczka. Już tam trochę było widać pracy, bo prześwituje, ale nie szkodzi. No i pokazujemy. I dwójeczka. Praca. Wiktora Rzet. Nie będziemy mówić, bo są jest RODO i nie wolno zdradzać danych osobowych. Oczywiście zwycięzcy prosimy na maila Oluś i Tatuś @gmail.com o wysłanie danych do nie waszego adresu domowego, bo nie chcemy wiedzieć, gdzie mieszkacie, tylko do najbliższego paczkomatu InPost. I tam wyślemy wam paczuszkę. Postaramy się, żeby dotarły do was przed świętami. Czyli tak na jajeczko. Brawo, Wiktorek. Gratulacje, brawa może. Pięknie. Olusiu, Panczusiu, teraz praca. No poczekaj, bo ja to muszę sprzątnąć. Teraz praca numer... jeden. I praca numer jeden, ale musisz powiedzieć, dlaczego numer jeden, co ci się najbardziej podobało i tak dalej, ok? Bo widać, poczekaj, powiem. Tak, widać jedyneczkę. Widać jedyneczkę, już nie przybliżę, żeby nie było widać. Bo tak, wszystkie prace były piękne. Mam nadzieję, nikt się nie obrazi. Niedługo będzie kolejny konkurs, więc startujcie, może w drugim wygracie ci, co nie wygrali. Nie jesteśmy w stanie wszystkim wysłać nagród, chociaż chcielibyśmy, moglibyśmy po jednym zinksie, ale naprawdę... Tak naprawdę nie stać nas na to, żeby po 5 zł, czyli nie wiem, jest zinksów 60, 6 razy 5, to sobie policz, ile to jest. 6 razy 5, ile to jest? 6 razy 5? No. 6. Aha. Okej, 30, czyli 300 zł byśmy musieli wydać, a niestety
nie jesteśmy, nie zarabiamy na tym YouTubie tak, żebyśmy mogli aż tak inwestować. Słuchajcie, pierwsza praca, pierwsze miejsce. Oluś, brawo i mów, dlaczego wygrywa tu. Tu niestety nam się nie dodrukowało. Łukasz, tutaj było czarne. Tu było czarne. Tutaj też padał cień, bo on robił z góry i troszeczkę cień padał. Ale co ci się najbardziej podobało w tym rysunku? Najbardziej w tym rysunku. Ale pokazuj tak tu. Podobały Zinksy. Zinksy, narysowane Zinksy. Oculus Max też dużo fajniej wyglądał, możecie zobaczyć w oryginale. Troszeczkę się też stracił niebieski. Niebieski, ale bardzo fajnie. A my jak jesteśmy narysowani, podobało ci się? No i też przede wszystkim posłuchał, bo nie wszyscy dokładnie posłuchali, że Oluś prosił, żebyśmy walczyli z Oculusem Maxem, trzymając w dłoniach miecze. I tu to jest. My gratulujemy. Tak. Wygrał Łukasz. Brawa dla Łukaszka. Całe te wszystkie rzeczy lecą do ciebie. Pamiętajcie, wyślijcie adresy. Pamiętajcie, żebyście się nie obrażali ci, co nie wgrali, chociaż jeszcze jest jedna, może który z was jest w tej nagrodzie specjalnej. Zaraz się okaże. Przesuwamy. Nagroda specjalna. A, nie dokończyłem. Jak będzie... O, tajemnicza ręka przemknęła tam. A właśnie, niedługo pojawi się u nas na nagraniu, bo będzie promował swój kanał na YouTubie o Lego. Już o nim wspominaliśmy. Ale... A nie zdradzaj tajemnicy, nie, nic nie mów. Ale nie, ja nie chcę nic mówić. Tylko kiedyś na nagraniu, to było chyba nawet lato temu, jak nagrywaliśmy w starym domu, to jak nagrywaliśmy Lego, to on pokazywał twarz. Tak, jak nagrywaliśmy. Jak nagrywaliśmy, jak gramy w gry Lego. Okej, okay. To czyli można zobaczyć, jak wygląda dla uważnych. I uwaga! Ostatnia praca. Nagroda specjalna. Wybrałem ją ja, chociaż Olusiowi też się podoba. I otrzymuję ją. Werble. Wygrywa ją Kacper lat 6. Wiecie, co nam się najbardziej spodobało? Że zobaczcie, co mamy w dłoniach. My w dłoniach, ja strzelam z Sfinksa procy. Oluś trzyma srebrnego Sfinksa z 6 serii mieczyk. I tutaj nie wiem, co to jest za, czy to wróżka. To jest gąbka. A, to jest gąbka. Easings, gąbka strzelamy w Oculusa Maxa. Tu kolor fajnie się zrobiło, ale to tak naprawdę się nie dodrukowało, bo chyba on był cały pomarańczowy, nie? Ale fajnie to wygląda. Gratulujemy Kacperku. Tę nagrodę, za nagrodę specjalną lecą do ciebie. A to było trzecie czy drugie? Co trzecie? Miejsce. Nie, to jest nie drugie, nie trzecie, tylko nagroda specjalna, taka dodatkowa. Bo pierwsze, przecież sam powiedziałeś, pierwsze mamy tu, czyli Łukasz wygrywa pierwsze, drugie wygrywa Wiktor, a trzecie wygrywa, kto to był? Ignacy. Pankracy. Okej. Okay. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Oczywiście zostawcie łapki w górę, nawet jak nie wygraliście, jeżeli... Poczekaj, i dzwoneczek. Nawet jak nie wygraliście, ale chcecie, żebyśmy organizowali konkursy, nie piszcie brzydkich komentarzy pod filmikiem, że jesteście zawiedzeni, że oszukujemy coś. Nie piszcie w Brawl Stars brzydkich. Brawl Stars też nie piszcie brzydkie rzeczy, bo dochodzą do nas głosy, że są brzydkie. Ale zostawcie jak najwięcej łapek, żeby chciało nam się organizować konkursy, bo to robimy tylko i wyłącznie dla was. Prawda? I już byliśmy 3000. A właśnie. Byliśmy 3000. Mamy prawie milion. Prawie coś miał palion, bo mamy prawie milion. Pamiętamy też o piosence z Zinksy mają hajs, ale to jeszcze trochę musi potrwać, bo musimy znaleźć podkład, może się ktoś nam pomóc, bo się na tym nie znamy, ale kiedyś to nagramy. Prawda, Luniu? Prawda? Ja będę tańczył, Oluś będzie śpiewał. Tatuś, może poprosimy youtubera? A może poprosimy youtubera? A może poprosimy jakąś gwiazdę hip-hopu z Łodzi? Na przykład. A może nie. Może kocham nam się. Może nie. Zobaczymy. Już to wie. Okej. To spadamy. Trzymajcie się cieplutko. Pamiętajcie. Dużo łapek w górę. Pa, pa. Czym wyłączasz dzisiaj?
Dobra. Tym pojazdikiem, uwaga. No, uwaga.